to KDR wyznacza odcinki bojowe. Ja muszę powiedzieć, jak rozmawiam z medykami, gdzie to w medycynie to w ogóle takie coś nie istnieje, bo to pan doktor przyjeżdża karetką w trzyosobowej obsadzie i pochylają się na jednym chorym. No i bardzo dobrze, bo lekarze są tak szkoleni, że ten pacjent jest ośrodkiem zainteresowania i pan doktor sobie siedzi za biurkiem i tu jest parawan i na korytarzu jest 40 pacjentów i wchodzi pani, ona się przebiera za parawanem, pielęgniarka wypełnia dokumentację, siada na zydelku, doktor osłuchuje, no w ogóle ona jest ośrodkiem zainteresowania i pan doktor realizuje medycynę wobec jednej poszkodowanej. Co go obchodzi 40 osób, które siedzą na razie w poczekalni? W zdarzeniu mnogim trzeba niestety zdać sobie sprawę, że nigdy nie wiemy, kto i gdzie jest czerwony. I oni mają priorytet. I my obserwujemy i w zdarzeniach, i w ćwiczeniach jest 11 poszkodowanych, 6 czerwonych, a pani doktor stabilizuje głowę kierowcy. No co? Trzeba. No wypełnia swoją misję. Proszę Państwa, w rzeczywistych zdarzeniach doktor piłuje ampułkę, osobiście się wkuwa, pilnuje, razem z ratownikiem zajmują się jednym poszkodowanym, mimo że tam jest 6. Ale on głuszy ewentualne wyrzuty sumienia. Chwileczkę, ja się zajmuję pacjentem. O, tu lek, narkotyczny, to ja muszę otworzyć uroczyście, dać ratownikowi. No po prostu, dlaczego? No bo nie ma ćwiczeń. Nie ma wiedzy na ten temat, bo wszystko to wiedzą te zdarzenia masowe, które przekracza tam skutki siłami lokalnymi. Tyle on wie. Nie jest powiedziane, jakie są priorytety, nie jest powiedziane, co są czerwone, co jest segregacja. No taki jest niestety stan wiedzy, który w podręcznikach nie nadąża za nawet przepisami, nie mówiąc o nowej praktyce. I proszę Państwa, co robi ten KDR? Wyznacza odcinki bojowe. Starą, dobrą metodą, pamiętajcie, odcinek bojowy nie jest tylko pojęcie geograficzne, również dotyczy zakresu działań, ale tu jest problem geograficzny. I oczywiście tam, gdzie się ten autobus zderzył z wagonem i go przewrócił, tam to się zamieniło w pędzel, to wysyła więcej ludzi, a do wagonu restauracyjnego, który jechał jako 9 i stoi w polu, ja nawet nie wiedzą dlaczego się to wszystko zatrzymało, no to wysyła na przypadek strażaka, bo ktoś mógł spaść z krzesła, no trzeba oczywiście zobaczyć. No i proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że jesteście strażakiem i macie 3 przedziały. W drugim wagonie od 3 do 9 przedziału, tak Wam przydzielono. Który leży pognieciony, proszę Państwa, no rzeczywiście czasami to wygląda przerażająco, gdyż może mi się uda znaleźć zdjęcie na przykład ze Szczekocin Sławnych. Tutaj nie ma, ale to kiedyś no, wygląda to niezwykle trudno i przerażająco. I proszę Państwa, dostajecie 3 przedziały. Włazicie między jednym a drugim. Po co? Po to, żeby znaleźć czerwonych. Ale co Wy wiecie? Pamiętacie z zasad ratownictwa medycznego, straży, z różnych książek, różnych rzeczy, że system segregacji start. No niby ustaliliśmy, że najwyżej do czerwonych, ale w systemie start zaczyna się od zielonych i to jest takiego dziwnego komunikatu, że jak chodzący to zielony. Bo pamiętajcie, nie każdy w tym przewróconym pociągu czeka, aż przyjadą dzielni strażacy i medycy, niektórzy wyłażą o własnych siłach, no bo nie chcą tam siedzieć dłużej. I proszę Państwa, jak zaczniecie sobie myśleć o systemie start, bo sobie szybciutko przypominacie, no to szukacie czerwonych. Co to jest czerwony? Krwotok, nieprzytomne oparzenie długodechowych, częściowań do rzeczy długodechowych, no bo całkowita to już jest niestety poza naszym zasięgiem. Penetrująca sonca, rany klatki piersiowej. Czy sonca, czy nie sonca, to jest osobny rozdział, nie łatwo to rozpoznać. Podejrzenie dzielnia łożyska u kobiety w okresie okołoporodowym, ciężka niewydolność oddechowa, porazowe zaburzenia neurologiczne. No i oczywiście konieczność ewakuacji ze strefy zagrożenia. Pamiętacie Państwo, że my ewakuujemy zawsze ze strefy zagrożenia. No to wiemy, że czerwonych, no ale na to nasze myślenie nachodzi taki schemat, który jest niestety dosyć czytelny i prosty. System start. Simple triage and rapid treatment. Tak, bardzo dzielnie. Uwaga. Czy poszkodowany chodzi? Tak. Kolor zielony. Czy może chodzić człowiek, który ma krwotok z tętnicy ramiennej? Może. Czy może chodzić poszkodowany z oparzeniem dróg oddechowych? Może. Czy może chodzić poszkodowany z penetrującą raną klatki piersiowej? Może. Ludzie mają objawy wstrząsu i poruszają się pionowo w własnych siłach. Może chodzić człowiek ze złamaniem kości przedramienia? No może. Ten akurat jest żółty. Czy wszyscy poprzedni byli czerwoni? To byli, proszę Państwa, chodzący, którzy byli czerwoni, a nie zieloni. A kudy tam żółty? Zgadza się? I proszę Państwa, to jest niezwykle poważny problem, dlatego że
mówiąc o segregacji, powinniśmy mówić tak jak teraz. Co jest najwyższym priorytetem? A ten schemacik zaczyna się od tych, co chodzą. I był w jednym z miast wojewódzkich wypadek tramwajowy i kader zameldował, że jest 12 zielonych, czego 8 trafiło do szpitala, 5 na noszach. Proszę Państwa, jest to poważne nadużycie intelektualne i moralne, żeby strażakom, a to jest w kwicie, on, pamiętajcie Państwo, zasady wszelkie nie są aktem normatywnym. Przykro tym mówić, jak przychodzi co do czego i są roszczenia albo dochodzenie prokuratorskie, często z poduszczenia rodziny czy kogoś, to nikogo nie obchodzą akty normatywne, odwołują się do przepisu, a później proszą pana biegłego, bo nie szkoda się opisać w przepisach. I oto, proszę Państwa, jeżeli jest napisane, że chodzący to zielony i to się mówi strażakom, to mamy problem. Przyjeżdżamy w mieście Łodzi albo jakimś do pożaru. Podwórko, studnia w oficynie poprzecznej na 3. piętrze, stare budownictwo, to może być 12 metrów. Widać, że dym wali, kurczę, z okna balkonowego, a tutaj leży pani z otwartym złamaniem goleni, ale nie ma ani krwotoku, ani wstrząsu. Jaka byłaby grupa segregacyjna? Czy wymaga natychmiastowych działań ratujących życie? Nie. Czyli jak nie jest czerwona, to jest żółta. Zgadza się? A po balkonie tam i z powrotem chodzi jej mąż, przyciskając do piersi ich synka Kasperka, który ma 3 miesiące, drze się w niebogłosy. On chodzi. Tam i z powrotem. Tylko, że za chwileczkę w wyniku rozwoju pożaru albo będzie 800 stopni, albo on wpadnie do ognia, albo skoczy w desperację, on już nie będzie miał takiego szczęścia jak jego żona, żeby sobie tylko nogę złamać, w cudzysłowie. Zgadza się? W jakiej on jest w grupie segregacyjnej? No jak byk, z tych byków są czerwone. On jest czerwony, wymaga ewakuacji. I tu był obszar pewnych nieporozumień, bo medycy postrzegają pilność tylko pod kątem działań medycznych. My jako Straż Pożarna mamy ustawowy obowiązek ewakuacji. Zgadza się? Mało z tym. Ewakuacja wchodzi w zakres KPP. Dobrze pomyślał ustawodawca. Mnie jako lekarza z karetki w sandałkach nie zmusza do wchodzenia w sobie zagrożenia. Ale młodego, sprawnego strażaka, wicemistrza powiatu w kulturystyce w aparacie ochrony nie idzie w sobie zagrożenia, bo po to jest misja strażacka, przyrzeczenie, ślubowanie i taka rozpoczęcie, że nawet z narażeniem życia ma kogoś ewakuować. Ewakuacja, no, strażacy z pożaru, goprowcy z zimna, z jakiejś góry, goprowcy z wody, oni wszyscy ewakuują na poziomie KPP. Zgadza się? No i nie można strażakom mówić, że chodzący to zielony, no bo kompletnie zgubieją. Na szczęście nikt tego nie przestrzega w takiej sytuacji, no ale proszę Państwa, no niestety formalny zamęt już w mózgu się pojawił i niektórzy mają przez jakiś czas drobne wątpliwości. Proszę Państwa, w segregacji pierwotnej kodujemy tych poszkodowanych kolorami i chcę tu powiedzieć tak, nie ma, żeby było jasno powiedziane, zakazu przez nikogo wydanego dawania koloru czarnego. Żyjemy w wolnym kraju, można dać kolor fioletowy, w paski, w kratkę, wolna. Problem leży w tym, że kolor czarny, jakkolwiek nie jest stwierdzeniem zgonu, bo tego są uprawnieni lekarze, położne i felczerzy, ustawa o stwierdzaniu zgonu jest z 1959 roku i jakoś na razie nikt jej nie zmienił. I ta położna musiała być upoważniona przez Gminną Radę Narodową do stwierdzenia zgonu. Tak to wygląda. To, proszę Państwa, czy to jest zgon, czy nie, nieważne. Ważne, że ten człowiek już nie będzie obiektem działań ratowniczych, ten kolor czarny. W ciągu roku lekarze kilkanaście razy stwierdzają zgon u osób żyjących. Jakoś się następno wywijają, lepiej lub gorzej. Teraz nie daj Boże, żeby padł na strażaka, to wtedy obedrą z niego skórę i niestety będą mieli rację. No, proszę Państwa, lekarze. Gdzieś pod siedzami zderzył się golf z czymś tam i na tylnym siedzeniu jeden pan leży pod spodem bez czynności życiowych, to doktor zawiesił kolor czarny, czyli tą kratkę, takie kartka segregacyjna, a ten na wierzchu był w ciężkim stanie, kolor czerwony, bo trzeba mi podłączyć kroplówkę, a strażacy wykonywali dostęp w celu wydobycia poszkodowanego jak należy. No i bardzo ładnie się udało, wydobyli poszkodowanego z wierzchu, patrzą, ten pod spodem żyje. No to dobrze, wziął tą kartkę, przemienił z czarny na czerwoną, o co chodzi, nie spani. Jemu się udało. Zgadza się? Ale znamy, proszę Państwa, kilka przykrych przypadków niestety, gdzie strażacy odstąpili od działań wobec osób żyjących. Zgadza się?
bo gdzieś tam usłyszeli, a no kolor, jak uznasz, to kolor czarny. Jakaś jest dziwna tendencja, czasami mamy dyskusję, bo mówi ratownik medyczny, starzy, panie, ja nie jestem idiotą, jak komuś oddzieliło głowę, to ja na pewno wiem, że nie przeżyjemy. No oczywiście, że macie rację, ja też tak robię. Ale co wam zależy? Spieszy wam się wydać wyrok kolor czarny? Poczekajcie, przyjdzie pan doktor, uroczyście stwierdzi zgon. Nie jest ważne, czy on jest żółty, czy czarny. Ważne, że nie jest czerwony. Proszę państwa, w Izraelu w niektórych miejscach segregację pierwotną robi się dwoma kolorami. Czerwonym i zielonym. Mają rację? Mają. Bo wyłapali czerwony, reszta może poczekać. Ten pan, który mu odjęło głowę, de facto jest czarny, czeka na sąd ostateczny. Ten, co ma złamaną rękę, czeka na karetkę, a pani, co jej nic nie jest, czeka, aż mąż przyjedzie, on zawiedzie do domu. Ale oni nie są pilni, nas na razie oni nie interesują. Nas interesują czerwoni, których wyłapaliśmy. No w Polsce jest za wcześnie, bo mamy za małe doświadczenie i to myślenie jeszcze by nie zadziałało chyba. Ale oni wiedzą, co robią, przecież mają cały czas wojnę. Natomiast, proszę państwa, oto poszli strażacy, gasili jakąś tam dom, chałupę. I pan leży, a tu byli starzyści, ma pana kawał, ale to ma pechowego, pan leży, odpuści. Czyli dali kolor czarny. Bo ręka tam w kołdrę się przytopiła tego pana, co leży. Jak to oddymili, wystudzili, a ponieważ lekarz był na miejscu, bo tam coś ktoś miał zakąć nogą czy coś, to go poprosili, żeby stwierdził zgonu, bo policja lubi mieć napisane, nie kombinować. On wszedł, jak zobaczył, pana złapał, jeszcze dwie doby ten pan żył na intensywnej terapii, aż w końcu umarł. Proszę państwa, najmłodszy student medycyny wykaże ponad wszelką wątpliwość, że ekspozycja tej osoby na 15 minut w fazie niepełnego spalania po pożarze, gdzie tego tlenku węgla jest tyle, że nożem można kroić, na pewno mu nie pomogła na funkcję mózgu. Zgadza się? No jest raka, no nie wiem jak tam będzie, bo się nie pytają, ale jedna z koncepcji była taka, że oni powiedzieli, my tam nie wiedzieliśmy, ale ponieważ w zasadach jest napisane, że zwęglenie jest pretekstem do odstąpienia do resuscytacji, a on tą rękę miał stopioną z kołdrą plastikową, uznaliśmy, że zwęglenie, żeśmy sobie poszli, nie? Lepiej wyjść na idiotę, być wyrzuconym ze straży, niż siedzieć 5 lat w więzieniu, bo artykuł 160 penalizuje to wyrokiem 5 lat pozbawienia wolności maksymalnie, o ile czegoś nie doklepią jeszcze. Także, proszę państwa, bardzo poważna sprawa. Czy to jest ich wina? Nie. Systemu szkolenia. Ani przełożeni, ani nauczyciele, ani komendanci nie zadbali, żeby ci ludzie pryncypia mieli ustawione. Proszę państwa, niekoniecznie w pożarze, tak zwane otwarcie drzwi, wchodzą strażacy. Bardzo nalegamy, żeby to otwieranie drzwi było traktowane jako działania ratownicze. Nie usługowe. Jak policja chce, żeby ktoś otwarł, nie idzie do firmy skarbie, zapłaci 200 plus 2, otworzą wszystkie drzwi. Nie ma problemu. Ale stanie strażacy rozwalają szybko. Traktujemy to jako działania ratownicze. Wchodzimy jak burza, bo zakładamy, że tam ktoś wymaga pomocy. I proszę państwa, oczywiście jest taki niefortunny zapis, że tam pomagamy innym służbom, no właśnie to właśnie zamiatanie śniegu, liści, oświetlanie, różne rzeczy. Wszystko jest dobra zabawa, dopóki nie będzie jednoczesnego zdarzenia. I wtedy nie ma się zmiłuj, żeby ktoś uratował strażaka. Już niedługo tak będzie. Na razie jakoś to się udaje, ale proszę państwa, uderzył tir w drzewo, ukraiński czy białoruski. Wiózł palety, nic się nie wysypało, jest poza pasem ruchu, przechylony leży w rogu. Przeleciał helikopter, czy tam przyjechał doktor, wspiął się po tej zgnięcionej kabinie, stwierdził zgon mężczyzny o nieznanych personaliach i pojechał o 12.08. No przyjechała firma pogrzebowa, no i uprzejmi strażacy jeszcze zaczęli tam coś rozginać, bo to było poza granicami. W tym samym momencie wybuchł pożar i pani na drugim piętrze czekała, jak zobaczyła straż jedzie, nie wytrzymała, skoczyła, zabiła się razem z dzieckiem. No i prokurator hula mówi, no a, powinniście według planu operacyjnego powinniście być tam za 8 minut, a byście za 19. A, bo mieliśmy wypadek. A, wypadek, no prawda. No i 9 prokuratorów na 10 powie, no wypadek, no trudno, no pechowa koincydencja. Tylko, że 10 prokurator mówi, a, wypadek mieliście. No proszę pokazać. I tam jest napisane. O 12.08 lekarz stwierdził zgon. Nie było żadnych nagłych zagrożeń wymagających likwidacji w trybie pilnym. I się pyta dowódcy zmiany, co wy żeście ten tego? No my żeśmy tutaj narzędziami firmy Lukas, Holmator, Czynny Weber, wykonywaliśmy dostęp, żeby wydobyć zwłoki, bo jak się stwierdzone zgon, są zwłoki, prawda? No a wy tak to, co to za wasze? No nie, bo jest tutaj firma jakiś tam Rezus, Hades, czy inna tam Zeus i my tutaj, a tak po raz pierwszy, nie, no my z nimi tu zawsze, a te narzędzia to pana, panie, no państwowa straż pożarna, normalne narzędzia, ile za to kosztuje, no ile dziesiątych. A prokurator sobie od razu koduje, że w systemie ciągłym przestępstwo współpracy z firmą komercyjną, z wykorzystaniem sprzętu państwowego, bez uzasadnienia. I ten dumny z siebie, że współpracowali mu przedstawiają mu zarzut. Zgadza się?
Proszę Państwa, trudna sytuacja, dlatego że to jest powiecie. Komendant powiatowy żyje w zgodzie z prokuraturą, z dyrektorem szpitala, z proboszczem, ze wszystkimi i nagle się robi draka, prawda? No nie znam przypadku, żeby odpowiedzialność sięgnęła wyżej niż dowódcę zmiany. Po prostu, no jak to? Nie odpowiadaliście gotowości, jak najszybciej, operacyjnej. A panie komendancie, a tydzień temu, że mieliście zamiatali. Co wy mi tutaj? I się robi jazda. Dlatego, proszę Państwa, proszę to przemyśleć. To jest bardzo trudne do wprowadzenia w małych społecznościach powiatowych. Natomiast jeden myk to jest taki, że melduje KDR, że nie stwierdzam nagłych zagrożeń wymagających likwidacji w trybie pilnym. No wychodzi z tej takiej roboczej definicji ratownictwa. A dyżur mówi, wracajcie do bazy, bo drugi pojechał trawy gasić. Przepraszam Państwa, musi wracać dyżurny każdy. To się nie zdarzyło, żeby ktoś zadzwonił do dyżurnego i powiedział, żeby wydali polecenie cięcia blachy. Tylko, proszę Państwa, wszystkie, ja znam dwa przypadki, które już zapomniałem, bo było przedawnienie, że strażacy pnąc blachę, żeby wyciągnąć nieżywych, nie zdążyli do rzeczywistego zagrożenia. Ale proszę Państwa, to się bardzo rzadko zdarza, bo jednoczesność zdarzeń w strażacie jest nieduża, na szczęście. Pogotowie jest zupełnie inaczej, prawda, bo od jednego zdarzenia do drugiego jeżdżą. Ale proszę to wziąć pod uwagę, kreując hierarchię, proszę Państwa, priorytetów. No dobrze. Mamy, proszę Państwa, sytuację, że weszliście do przedziału i jest Pan ze złamaniem przedramienia. Sam sobie trzyma pozycji fizjologicznej, bo najmniej boli. Jaka grupa segregacyjna? Żółty. Macie dwa wyjścia. Albo wyciągnąć, bo są takie te karty, te torebeczka, bardzo dobre są, wyciągnąć gumkę, otworzyć torebeczkę, wyciągnąć kartę, która z fabryki przychodzi z kolorem czerwonym na wierzchu, obrócić tak, żeby było żółte na wierzchu, wsadzić torebeczkę, zamknąć torebeczkę, przyciągnąć gumkę i zawiesić mu na szyi, czy iść dalej szukać czerwonej? Iść dalej szukać czerwonej, bo to jest wasz odcinek bojowy. Zgadza się? Macie trzy przedziały. W drugim przedziale tragedia. Pan blady jak ściana, spocony, już z zaburzeniami świadomości, niezwykle ciężki wstrząs, nie dziwne, bo trzyma się za nogę, a blacha spod siedzenia wyszła i mu przebiła tenicę podkolanową i żyłę, te naczynia tutaj się czasami cofały i nie był w stanie zatamować, no krwotok tętniczy jest. No za chwileczkę już jaka grupa segregacyjna? Czerwony. Wieszacie mu kartkę czerwoną, idziecie dalej, czy ratujecie życie? Wieszamy, zgłaszamy, idziemy dalej. No. Proszę Państwa, wcale się nie dziwię, bo jesteście pod przemożną presją biurokracji ratowniczej i pod hasłem zdarzenie mnogie masowe czy segregacja dajecie największe znaczenie biurokracji. Ten człowiek zaraz umrze, jeżeli nie zatrzymujecie kwotowo. Na szczęście w praktyce prawie nikt tego nie robi. Na nieszczęście w czasie ćwiczeń tak się robi. O, czerwony, idę dalej. Proszę Państwa, my tam przyjechaliśmy ratować ludzi. Ręka boska was broni, żebyście stwierdzili, że człowiek ma kwotok tętniczy i nie próbowali zatamować, tylko się ucieszyli, że wiecie, jest czerwony, zawiesili mu kartkę. Oczywiście, że trzeba ratować. Już nie mówię o odpowiedzialności karnej służbowej, sumienie was zagryzie. A jak to był jeden, jedyny czerwony w tym wypadku? Jak do niego ktoś wróci, to już będzie po wszystkim. Wobec czego, proszę Państwa, o segregacji pierwotnej, jak łapiecie czerwony, to co Pan powiedział, zawiadamiacie kadera, że macie czerwonego, na razie was nie ma. Bo tamujecie, jak długo jesteście u niego? Tak długo jak trzeba, żeby mu zatamować kwotę, daj Boże, wam się uda. I tak długo jak można, żeby wasze siedzenie przy nim nie odbiło się niekorzystnie na innych czekających. Czyli w tym przypadku prawdopodobnie, jakby wam się udało zatamować kwotę, ponieważ nie możecie ani podłączyć kroplówki, ani dać lechu przeciwbólowego, ani tlenu, bo nie macie, to wtedy zrobiliście, co było trzeba i nie tracą czasu, idziecie dalej. Ale no nie można zostawić umierającego. Zgadza się? I chciałbym, żeby jedno z refleksji się nie było przewartościowanie. Każdy z was, jakby się przez chwilę zastanowił, to by się wycofał z koncepcji wieszamy kartkę, idziemy dalej. Bo to jest dobre na idiotyczne ćwiczenia biurokratyczne. Były się na lotnisku, że wyznaczono grupę żółtych, przyjechały kartki, zabrały wszystkich żółtych pierwszy, bo byli bliżej bramy. I później były dyplomy, że piękna akcja, no bo tak to niestety wygląda. No dobra, ale jest problem, bo tego uratowaliście, idziecie do następnego przedziału, tam identyczny, ale już niestety nie żyje. No bo nie mu nie pomógł. Co teraz? Właśnie.
Trudno. Proszę Państwa, w żadnych wielkich księgach tego nikt nie napisze, ale my, co się tym zajmujemy, sobie wyraźnie mówimy. W ratownictwie tak jak wszędzie jest kolejka. Po prostu, proszę Państwa, no ten miał szczęście, bo był bliżej. Dobrze wiecie, jakbyście do pożaru przyjechali 10 minut wcześniej, to by się Pani nie spaliła. Jakby Pan nie wstał z podpierzenia, nie wsiadł na motor, to by się nie zabiło drzewo. Jakby. Spadł samolot. Zginęło 137 osób, a 14 przeżyło. Dlaczego? Bo szczęście miał. Linie lotnicze tego nie ogłaszają. Ja zawsze biorę miejsce przy wyjściu. Jeżeli można, jak rezerwujecie online, bardzo trudno, bo przeważnie jak lecą pracownicy tych linii lotniczych, to oni sobie biorą, bo oni coś wiedzą, czego my nie wiemy. I proszę Państwa, no kiedyś było takie liczenie, przez jeden ten wyłaz wychodziło 8 osób na minutę. A po 3 minutach pożaru samolotu temperatura wewnątrz sięga 315 stopni. Czyli nawet jak ktoś oddycha przez noc, to na wejściu tam jest 170. To jest taki obrzęd, że człowiek się dusi, zanim się zdąży zatruć. No w każdym razie lepiej usiąść przy wyjściu, bo czasami się pytam, czy Pan umie tą klapę otworzyć i wyrzucić, prawda? Czy posłany pikata sobie w Manchesterze zrobi większe miejsce, położyli nacisk na zjawisko, bo wyciągnęli wnioski z tragedii. No w każdym razie, proszę Państwa, czasami trzeba po prostu mieć szczęście. Jeżeli do kogoś przyjechaliśmy i on jest pierwszy, to on po prostu ma większe szanse niż następny. Wszystkie alternatywne rozwiązania są niezwykle niebezpieczne, bo jak powiedziałem, może się okazać, że ten jeden czerwony, któremu nie udzieliśmy pomocy, tylko żeśmy go oznaczyli jako czerwonego, obeszliśmy 400, to był jeden jedyny czerwony, którego pozwaliśmy szansę. I tak się na przykład dzieje, jak ten jeden segreguje. Jak wy macie odcinek bojowy, to jest taka mikrokosmos, gdzie też obowiązuje zasada ratowania życia. Nie ma żadnego powodu, żeby czerwonego nie zostawiać bez pomocy. Takie jest przynajmniej hasło. Jak jest w praktyce? No to zaraz troszeczkę się przekonamy, bo to hasło jest słuszne, oczywiste, natomiast w praktyce bywa różnie, bo mogą być ludzie, chociaż w segregacji się nie prowadzi rokowania, bo się nie zastanawiamy, co będzie, jak będzie. Ale jednak te elementy się bierze pod uwagę i to nie jest tak całkiem wszystko, no kto prowadzi segregację. Ale proszę Państwa, to już są szczególiki, które są wyjątkami potwierdzające pewną regułę. No w każdym razie nie ma żadnego powodu, żeby jakiegokolwiek osobę pozbawić możliwości ratowania życia w segregacji pierwotnej. Proszę Państwa, czego się oczekuje? Zgodnie z przepisami i z dobrą praktyką w województwie łódzkim usiłujemy to wprowadzić i nawet muszę powiedzieć, z dosyć dobrym skutkiem, myślałem, że będzie gorzej. Przybyły na miejsce zdarzenia KDR ma przeprowadzić rozpoznanie wstępne, o którym ma zameldować do stanowiska i, proszę Państwa, przyjąć zamiar taktyczny. Myślałem, że to będzie trwało latami, ale się dosyć szybko wprowadziło i w województwie łódzkim KDR-y meldują, że takie, a nie inne wyniki rozpoznania, które musi być przeprowadzone z dochowaniem należytej staranności. Czy zawsze rozpoznanie odpowiada rzeczywistości? Ano nie. Dlatego, że musi być szybkie i dokładne. Nie da się. To jest antynomia. To jest niemożliwe. I to ogromne znaczenie ma doświadczenie strażaka, który mniej więcej potrafi sobie wyobrazić, co w gruncie rzeczy może być na podstawie tego, co widzi. I w rozpoznaniu pierwotnym ma zawrzeć wyniki segregacji pierwotnej. Nie całej. Tylko ma powiedzieć, ilu jest czerwonych i czy z tego wynika zdarzenie masowe, czy nie. Wtedy wiemy, że Pan działa profesjonalnie. I rzeczywiście, ląduję helikopterem, idę do KDR-a, mówię, proszę Pana, dzień dobry. On najpierw mówi mi o bezpieczeństwie, bo jest osobą odpowiedzialną, mówi, nie ma zagrożeń. Ilu macie czerwonych jakich? I mówię, proszę Pana, tutaj na początku wagonu jest jeden z kwotokiem, pod opieką strażaków, z nogi, a na końcu wagonu Pani, która ma duszność, jest pod opieką strażaków. Do kogo ja pójdę? Do tego z kwotokiem czy z dusznością? Oczywiście, bo każdy kwotok zewnętrzny strażak da sobie radę opanować. A jeżeli nie, to ja pewno też nie dam rady. Natomiast z dusznością ja też sobie mogę czasami nie poradzić. To jest niezwykle ważne, bez 40 metrów długości, jakie są krzaki, chaszcze, przewrócony wagon, naprawdę to trwało one kilka minut, zanim gdzieś tam dotrzemy. Zgadza się? Wobec czego oni już muszą wiedzieć, jaki jest wynik segregacji pierwotnej i przy tych czerwonych, jeżeli już można, trwać i ich pilnować. Co miałby robić ten, który znalazł kwotę? Melduje, że mam czerwonego, i nie idę dalej, bo go ratuję, wobec czego jak tylko się pojawią siły i środki, to KDR na mój odcinek bojowy kieruje następnego, no bo jestem chwilowo zajęty. Chyba, że Pan mnie wziął, umarł, albo ja go zapatrzyłem, wtedy idę sobie dalej, no powinienem zameldować, bo to KDR zarządza zasobami, no i po prostu szukać następnych czerwonych, bo to jest priorytet. Widzicie Państwo tej anegdoty, tego przykładu, że koncepcja triady oficera i punktu segregacji jest co najmniej irracjonalna.
bo segregację, czyli wyznaczanie priorytetów, dokonujemy w momencie, jak jesteśmy w kontakcie z poszkodowanym. Mało z tym. My nie potrzebujemy wejść w kontakt z poszkodowanym jako strażacy, żeby uznać, że 6 osób w płonącym budynku jest w grupie czerwonej. Bo one nie są z przyczyn zdrowotnych, tylko z przyczyn zagrożenia zewnętrznego i wymagają ewakuacji. Proszę Państwa, no dobrze. Przeprowadziliśmy segregację pierwotną, znaleźliśmy sobie czerwonego. Tu widzicie jaki przykład pani, gdzie ta kartka ma znaczenie dekoracyjne. To jest kompletnie nieważne, wobec czego, że jej trzeba było prowadzić, a nie przeciwcząstkowo. I proszę Państwa, instrukcja wprowadzona we wrześniu zeszłego roku przez Ministerstwo Zdrowia zakłada, że jeżeli na miejscu zdarzenia są pierwsi strażacy, to przybyły zespół ratownictwa medycznego zgłasza się do kierującego działania tuniczymi i pyta się o warunki bezpieczeństwa i wynik segregacji pierwotnej, czyli musicie to zrobić. I ja się pytam i proszę Państwa, powiedzmy 6 razy na 10 on mówi, dowódca, a 4 razy w ogóle nie wiem, o czym mówimy, no bo jeszcze do nich po prostu nie dotarło, no to trzeba dalej szkolić. Natomiast proszę Państwa, również ten medyk po weryfikacji powinien zameldować do CPR-u, czy zdarzenie jest mnogie, czy masowe i czy zasoby są wystarczające. I tu mamy, proszę Państwa, kiwkę, która jest taką codziennością, ale jakby nikt się nad tym nie pochylił. Działają ludzie zdroworozsądkowo, ale niestety opisują to nieoptymalnie. Mianowicie oczekujemy zarówno od KDR-a w dziedzinie ogólnej, jak i od medyka w dziedzinie medycznej decyzji, czy to bardzo często są niewystarczające, bo jeszcze karetki nie dojechały. Czyli ta weryfikacja powinna dotyczyć nie sił i środków obecnych na miejscu zdarzenia, tylko tych, które zostały zadysponowane. A jak jest w praktyce, dawaj wszystko, co masz. No i co ma zrobić ten dyspozytor? Sterowiec wysłać, psa, 4 kłady, no bo ludzie tak niestety reagują. To jest ich wina? Nie. Oni po prostu zbyt rzadko ćwiczyli zdarzenia mnogie czy masowe, żeby opanować technikę działania. Po prostu ich to w pewnym sensie przerasta i chcą się podzielić odpowiedzialnością z panem dyspozytorem czy dyżurnym, który gdzieś tam siedzi. Wobec czego, proszę Państwa, kalkulując zapotrzebowanie, nie powinniście mówić, czy to, co teraz wystarcza, bo od tego, co jest na miejscu, to zależy zdarzenie masowe czy mnogie, tylko zapytać się, co oni zadysponowali. Jesteście, ja jako helikopter jestem jeden, mamy 4 czerwonych, a on mówi, już jadą do ciebie 3 karetki. To już nie wysyłajcie więcej. Bo na pewno sobie mało, nawet mogliby tą jedną odesłać wąt. No ale jak już jadą chłopaki, chcą zrobić zdjęcia w helikopterze, no to nie już jadą, prawda? Chociaż dyspozytorzy, oni są odpowiedzialni za gospodarowanie siłami, powinni pilnować, czy przypadkiem nie jest wysłane za dużo. Proszę Państwa, no jest tendencja do piknikowania przy dużych zdarzeniach. Jak przyjechałem do katastrofy w Babach, to stało na polu 6 śmigłowców. 6 województw nie miało śmigłowca. Mówię, o co chodzi? No bo ten jeden poszkodowany. No my tutaj, zadzwoniłem do dyspozytorni, 5 odesłali, 1 został, on się przydał do ręki, o tym zaraz 2 zdania. Ale proszę Państwa, niestety, jak dobrze wiecie, czasami jak są ochotnicy, jak jest duże zdarzenie, to do wieczora tam kombinują, a czasami jeszcze czekają, może media przyjadą, może by się pokazać. No w straży to niestety jest dosyć popularne, w pogotowiu nie, bo jest taka duża jednoczesność zdarzeń, że aż się skacze ten radiotelefon, już coś się skończy, czy jeszcze nie. I pani krzyczy, że już jest 40 minut reanimacja, a jeszcze karetka nie odjechała. No więc ta dyspozytorka ma swój problem. Natomiast proszę Państwa, rzeczywiście tendencja do piknikowania to jest niestety zamrożenie dużej liczby sił i środków. A co zostaje ten śmigłowiec? Taka refleksja. No byłem przy katastrofie w Babach, w Miałach, w Bednarach i w Szczekocinach. Proszę Panów i Pań, rodzaj żeński ma mnoga. Czy to jest przypadek? Katastrofy kolejowe wielkie. No jeszcze był Reptów na szczęście, a te właściwie w Babach to nie były baby, tylko Kiełczówka. No też rodzaj żeński, ale liczba przynajmniej pojedyncza. W każdym razie w Bednarach byliśmy po 4 godzinach. Była grupa ratownictwa medycznego Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która została powiadomiona o katastrofie kolejowej 60 km od miasta po 2,5 godzinach przez stanowisko kierowania. No po prostu jakoś tak wyszło. Przyjechaliśmy 4 godziny po wypadku, 2 rannych znaleźliśmy jeszcze. No bo to są tak dramatyczne widoki, że ludzie głupieją po prostu. Patrzą segmentowo i w ogóle jakoś jedni się przyglądają, inni odchodzą, przychodzą, no to psychologicznie łatwe do uzasadnienia. I w tych Babach mówię, przeszukajcie wagon. Nie, już 2 razy szukaliśmy. Przeszukajcie po raz trzeci, nie będzie wam się nudziło. I dopiero za 3 razem znaleźli amputowaną kończynę górną tej pani, ona później zmarła.
I tu się helikopter przydał, bo zawiózł tę kończynę do szpitala. Było umówione w szpitalu, który zajmuje mikrochirurgią. Niestety się okazało, że nie była amputacja, tylko zmiażdżenie tej kończyny brakowało 10 cm. Pani była w tak ciężkim stanie, że się nadawała, że zmarła po 10 dniach. Ale no, system zadziałał, pani minister była zadowolona. Dlatego jest rzeczą niezwykle ważną, żeby kalkulować siły i środki, a nie dawajcie wszystko, co macie, bo później jak się wszyscy zjadą, to ta karetka nie będzie w stanie wyjechać. I proszę Państwa, jak mamy wyłapanych czerwonych, o, tu jest taka opaska, może ją widzicie, ona jest taka sprężysta opaska, którą się zakłada. Ona tak się zaciska, z tym, że z doświadczenia wynika, że po pierwsze niektóre firmy robią takie, że jak jest minus 7 stopni, to one już tracą tą swoją taką sprężystość. Po drugie, są małe niestety. I one często chowają się w ubraniu, wobec czego mamy te karty segregacyjne i one, no tanie je można kupić po jakieś 3 zł 15 groszy i właściwie jak tam medycy nie na was grali, to my jako staż możemy sobie je odebrać, no bo w karetkach jedni mają, drudzy nie mają, ani drukują na byle jakimś papierku, żeby było tanie, no w każdym razie te karty spełniają swoją rolę i tutaj w segregacji pierwotnej kodujemy kolorami i podajemy czerwony. Proszę Państwa, jest to rzecz niezwykle ważna, gdyż będziecie mieli i jako strażacy, jako medycy ogromną presję mediów i polityków, ich kurczę interesuje, ile osób zginęło. Jakaś taka mania do epatowania tragedii. I w tych babach byłem jako OSP Broniśny Dworski, mundurze strażaka, i pani pod pan powiedział: dzień dobry, pan tu jest tym tam koordynatorem, no. No jeszcze wtedy nie było kamizelek, nadal miałem kamizelek, chociaż w niektórych wojskach jest taka sytuacja, że na każde zdarzenie jedzie 7 kamizelek. No tak podzielił, jeden od transportu w prawo, drugi w lewo, trzeci od prasy, czwarty trzymają świeczek i tak, no w ogóle Meksyk. No dobrze, bardzo dobrze się bawią ludzie za biurkiem, bo sobie tak jak w grze komputerowej kryją rzeczywistość, w praktyce to się nie zdarza. I pani przyszła, pan przyszedł i mówi: no, bo tutaj właśnie są nieprecyzyjne informacje, bo tutaj na początku mówiono, że są 4 ofiary śmiertelne, prawda, a tutaj państwo mówicie, że jest tylko jedna, wie panie, tylko? No, wie pan, jedna, prawda, ale tutaj, prawda, no ja nie wiem, jak to, no ale pan jest tym koordynatorem. No jestem, wie pan, ale ja nie wiem, ilu jest zmarłych, bo to policja ustali za 2 tygodnie, się dowiecie. No ale, prawda, my jesteśmy tutaj ratować żywych, a nie liczyć nieżywych. Teraz to jest kompletnie nieważne, ile osób nie żyje. No wie pan, ale czytelnicy, no proszę pozdrowić czytelników ode mnie serdecznie i spadać, bo to, ale proszę Państwa, to ja jestem wesoły, jak to mnie stać, ale my robimy ćwiczenia z panami strażakami, doświadczonymi. I mówimy: słuchajcie, tych dwóch rzeczników prasowych komend powiatowych będzie udawało dziennikarzy i będą wam robili podgrywki. No jasne, będą robić podgrywki. No jest jakieś działanie, ten udaje, że ma kamerę, no znają się jak łyse konie, koledzy. My do niego poprosili: proszę pana, tutaj telewizja super satelitarna, prawda, my tu rana tego kręcimy, pan jest tutaj na wizji, proszę bardzo pana, czy to prawda, że w jest dziewczynka, która ma jelito na wierzchu. I ten zamiast go przepędzić kolegę, wchodzi w rolę tego kadera niestety, bo wystarczy obiektyw kamery, ludzie ci pią, na obecnym etapie akcji my tutaj w sztabie koordynacyjnym jeszcze tych danych nie mamy, ale zaraz wydam polecenie, żeby prosić o rozpoznanie w 7 wagonie pod kątem jelit na wierzchu. No dał się wpuścić, mimo że 2 godziny temu żeśmy się nawzajem ostrzegali, proszę Państwa. No kompletne nieszczęście. No jest w telewizji pan strażak, mówi: o kierowca, to te nogi zmiażdżone, chyba nawet tam miał amputowane jądro, słabo z tego wyjdzie. A jest ciężarówka z napisem Jędrek, firma Super Trans Machnicki spółka i na dole dowód rejestracyjny. No kompletna anonimowość. Jarosław W., syn prezydenta. No nie wiadomo, o kogo chodzi kompletnie. No my jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych i wrażliwych intymności pacjenta. No i dobrze, że straż bez rozkazu zaczyna kupować sobie te parawany. No przecież oni by wleźli w tego rannego najszczęściej. Wobec czego pamiętajcie, że nas interesują czerwoni i to jest komunikat wpisany, ile jest czerwonych, a ile jest nieżywych. Trzeba robimy ćwiczenia dla medyków. Tutaj no, jak oni wchodzą w rolę koordynatora, was to jakby nie dotyczy. I się mówi: proszę Państwa, zameldujcie o czerwonych w wyniku segregacji pierwotnej, żebyśmy wiedzieli, czy zdarzenia masowe, czy mnogie, czy zasoby zadysponowane są wystarczające. I ja powtarzam, mówię, on bierze edytor, mówi: halo, no słuchaj, tu doktor Kowalski, bardzo mi się nie, tutaj stanowisko kierowania. Proszę pana, to jest straszna katastrofa pod Jacksonkiem. Wiem, bo już od godziny trwa akcja Atowicza. A no tak, więc proszę pana, 11 osób nie żyje, z czego troje dzieci. Panie, mów pan czerwony. On to rzeczywiście czerwony. Jest tak, żółtych jest 12, panie, mów pan czerwony. Oczywiście czerwony. Czerwony mamy 4. 2 na chirurgię, 2 na chirurgię, 1 na położnictwo.
Przepraszam, to 4 czy 5. A co ja powiedziałem? Proszę Państwa, autentyczny cytat z ćwiczeń dla medyków, lekarzy, ratowników medycznych, a to jest informacja absolutnie najważniejsza, żeby oni powiedzieli do CPR-u, jak ma organizować miejsca szpitalne. Zgadza się? Co nas obchodzi, ile osób zginęło na tym etapie? No ale ponieważ jest silna media, presja mediów, czasami dzwoni polityk. Dzień dobry, jestem posłem okręgu takiego. Co mam pana? Tam jest katastrofa, nazywa się Zydna Ziora, ja wiem, że się zajęci, ale mam problem, bo moja córeczka wczoraj pojechała do Kopenhady, właśnie dzwoniła, że się dobrze bawi, ale proszę sprawdzić, czy nie ma wśród umarłych. No panie, my nie, ja wam wszystkich załatwię, ja znam wiceministra i się robi taka draka. No bardzo poważny problem. W Izraelu niektórych miejscach mają zasadę, że jak jest draka, to wyłączają sieć komórkową, zostaje 12 czy 15 numerów i ta sieć komórkowa służy do łączności ratowniczej. I my to samo chcieliśmy kiedyś prowadzić w Polsce. Się dowieźliśmy do operatora, że tak, a kto zapłaci odszkodowanie za brak możliwości komunikacji? To żeby się zapytali, ile płacicie odszkodowanie, jeśli w Sylwestra nigdzie nie można dozwonić, nie? No to się skończyła dyskusja i do dzisiaj nie ma tego mechanizmu, a on, jak Państwo wiecie, jest poważnym problemem. I teraz rola strażaka, który nie będzie kombinował, tylko będzie się powtarzał czerwoni, 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 może pomóc medykom we właściwej ocenie hierarchii priorytetów. Proszę Państwa, jest takie zjawisko, zobaczycie w ćwiczeniach, i w księgach, że wyznaczony jest punkt segregacji. Jaki jest to problem? W przepisach dotyczących ruchu lotniczego, tej ICAO, International Civil Aviation Organization, jest taka rekomendacja, taki rysunek, że oto targa się tych poszkodowanych do punktu segregacji. Ja widziałem takie ćwiczenia, że urządzili punkt segregacji, wobec czego było biurko na biało pomalowane szufladami, wiadro pedałowe, wieszak na palto, siedział doktor fartuchu i miał na szyi słuchawki, po tym się doktor różni, że ma na szyi słuchawki. I oni mu przynosili rannego, poszkodowanego, on patrzył i mówi, a tu kwotok ten niszy. Dobra, to tam idźcie, tam chorągwie wbili czerwono, to tam jest dla czerwony. No jak on rzeczywiście wagał natychmiast, to idzie antowiczyk, to nigdy tam nie dotarł, bo się po drodze wykrwawił. Dlatego, proszę Państwa, segregację dokonujemy w momencie, jak jesteśmy w stanie ocenić zapotrzebowanie poszkodowanego natychmiastowe działania ratownicze włącznie z ewakuacją, a nie nosząc go jakiegoś wybitnego autorytetu, bo on jeszcze będzie przecież okulary się przyglądał, czy rzeczywiście jest czerwony, bo ci ludzie, znacząc krwawy ślad, jak kwotok tenniczy, umrą po drodze. Ale takie niestety ćwiczenia się odbywają. Jest uroczysty punkt segregacji. Punkt segregacji w gruncie rzeczy to nie jest zły pomysł, ale praktycznie w praktyce, dosyć starej praktyce wojennej. Atak zmasowany artyleryjski, 20 rannych żołnierzy wrzucono, bo wtedy nie było poważnej pomocy na pierwszej linii, na pakę ciężarówek i ona przejechała 20 km do szpitala polowego. I teraz tych poszkodowanych zdejmują ze skrzyni. No to rzeczywiście doktor stoi, to jest jakby punkt segregacji, bo widzi, kogo mu przywieziono. No ale to jest wojna, to jest atak, to są tyły, to jest batalion, to jest ostrzał artyleryjski. A nie w warunkach takich, że my możemy dotrzeć do poszkodowanego, go ocenić, to nie, to my go bezmyślnie ciągniemy za nogę, żeby sławny mistrz w punkcie segregacji triagę oficer go ocenił. Proszę Państwa, jak żeśmy ustalili, myślę, że się zgadza się, jest w stanie każdy strażak rozpoznać każdego czerwonego, jak mu się wydaje, to niech uzna, że jest czerwony. No niestety błędy wynikające z overtriażu się zdarzają, ale są mniej szkodliwe niż z niedocenienia sytuacji. Proszę Państwa, po segregacji pierwotnej wyłapujemy czerwonych i zaczynamy ich ratować. Już nie my, jako strażacy, medycy. Rozporządzenie jest, że bierzemy udział, że pomagamy, no czyli trzymamy kroplówę, czy masujemy, jeżeli jest pewne, że suscytacji różnie to bywa. Natomiast w wyniku działań medycznych poszkodowani albo się polepszają, co daj Boże, albo mimo działań medycznych się pogarszają. Bo proszę Państwa, czerwona grupa może przejść żółtą. Najbardziej chyba typowy przykład złamanie uda, jako izolowane obrażenie. Tam jest duże wynaczenie krwi, to boli, poszkodowany jest we wstrząsie, ale jak mu się podłączy wlewy dożylne, się poda leki przeciwbólowe, zapewni komfort termiczny, tam termoizolację i poda kroplówki, on za kilkanaście minut może z tego wstrząsu wyjść. I już w zasadzie nie ma konieczności do pilnego transportu i pilnej operacji, bo sytuacja jest jakby opanowana. Ale bywają sytuacje gorsze niestety, że tego chorego nie dał się ratować. Wyobraźcie sobie trzy osoby we wstrząsie w grupie czerwonej. Jedna ma złamane udo, udało się przeprowadzić ją do grupy żółtej. Druga ma krwotok z pękniętej wątroby. Więc mimo no, najwyższych kompetencji zaangażowania niestety ta osoba zmarła z powodu krwotoku wewnętrznego na miejscu zdarzenia, czyli jest czarna.
A trzecia miała ranę klatki piersiowej, stłuczenie płuc i w ogóle odwarczoną odmę wentylową, a nadal jest w stanie dosyć ciężkim, a szpital służy nie tylko leczeniu, również diagnostyce. I ona jak była czerwona, tak jest. Ale zobaczcie, z trzech czerwonych zrobił się jeden. Mało z tym. Myśleliśmy, że pan kierowca ma tylko złamanie przedramienia, bo się nadział na kierownicę i nic nie zgłaszał, a on zdradzał objawy wstrząsu, miał pękniętą śledzionę przy takiej okazji, jego stan się pogarsza, czyli jeden z grupy żółtej przeszedł do czerwonych. Na początku było, w segregacji pierwotnej było trzech czerwonych, później się zrobił jeden, ale za chwileczkę się dorobił, że tak powiem, zrobił drugi. I proszę Państwa, zobaczcie, jaka jest dynamika. Polska jest wolna od terroryzmu i to jest decyzja, my się tego będziemy trzymać, natomiast mogło się zdarzyć, że przed jednostką numer 2 w mieście Łodzi albo gdzieś tam źli ludzie zrobili wybuch w autobusie. Strażacy mają bardzo blisko, czy oni wyjeżdżali samochodami, bo nie trzeba było, albo jednym, prawie że natychmiast tam byli. 6 strażaków i w wyniku segregacji pierwotnej stwierdzono, że jest 8 czerwonych. Czy zdarzenie jest mnogie, czy masowe? Masowe jak to. Ale z tych 8 czerwonych, 3 było czerwonymi dlatego, że mieli krwotok tętniczy z kikutów amputowanych w wyniku eksplozji kończyn. Może tak się zdarzyć? No może. Tętnice się kurczą po przecięciu, bo gdyby nie to, co wszyscy stolarze by leżeli w grobie. Ale one się nie kurczą zawsze i nie kurczą się na zawsze. Czyli pamiętajcie, że to, że na razie nie krwawi, nie przesądza. Tętnice, minie skurcz tętnic. No może znaczy, ale teraz w segregacji nie ma rokowania, wobec czego na razie nie jest czerwony. Ale ci akurat krwawili, bo ten wybuch poszarpał, ten cel nie był w stanie się obkurczyć. Ile trwa zakładanie opaski zaciskowej, które ćwiczycie co najmniej raz w tygodniu? Sekunda. Mniej więcej. No ile? 10. No 10, ale pół minuty, Państwa. Ponieważ były 301, 6 opasek w ciągu 30 sekund. Na 3 krwawiące kończyny założono opaski zaciskowe, tamując krwotok tętniczy. Ponieważ była akcja niezwykle szybka, ci ludzie nie zdążyli stracić tyle krwi, żeby się rozwinęła reakcja wstrząsowa, to w jakiej są teraz grupie? Jak nie mają wstrząsu i nie mają konieczności natychmiast, to widziałem, bo właśnie za tym. Oczywiście są wrzuty. Czyli z 8 czerwonych zrobiło się 5. Zdarzenie z masowego w ciągu 30 sekund zrobiło się mnogim. Jak teraz kierowca pichnie na widok to, co się dzieje z powodu zaoseca, oczywiście, że go będziemy reanimować. Zgadza się? Mało z tym. Proszę Państwa, ilu strażaków potrzeba do nadzoru nad 3 osobami nieprzytomnymi ułożonymi w pozycji bocznej? No właśnie, zgadza się? Czyli te reguły wydawały się logiczne i żelazne, one tak super żelazne nie są. Czyli w gruncie rzeczy, jak zapomnicie definicji, co nie wypada, będą stać, ale może się zdarzyć, to się posługujcie zdrowym rozsądkiem. Czy zabezpieczając potrzeby wszystkich umierających, czyli z grupy czerwonej, macie jeszcze możliwość rozpoczęcia resuscytacji. I w gruncie rzeczy się okaże, że zdarzenia o charakterze masowym są nie takie rzadkie, ale ich masowość jest dosyć krótkotrwała. Zgadza się? A im później przyjeżdżamy, tym mniej mamy do ratowania. I proszę Państwa, to jest ta karta właśnie, która jest... Ta karta jest bardzo ciekawa historia, bo ta karta jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów o przygotowaniu ochrony zdrowia na wypadek mobilizacji. Tylko ona tam się nazywa karta ewakuacyjna, a ona się nazywa karta segregacyjna. I proszę Państwa, to było w 2004 roku rozporządzenie, dzień Gusta 1515. Ja wiem o 3 szpitalach, które kupiły te karty. I teraz była nowelizacja, był taki pomysł, żeby narzucić szpitalom, żeby miały 20% liczby łóżek te karty, no bo jak ewakuują szpital, to nie będzie targał tej historii choroby z krwią. Jest karta bardzo dobra, bo się nie da podrzeć, ona daje możliwość obserwacji 24 godziny, ale zadecydowano, że nie, bo te szpitale zmarnują, to nie, że drogie są, 3 zł 15 groszy, rzeczywiście drogo, nie? Nie, to ustalono, że w zespole zarządzania kryzysowego będzie takich 100 kart, w razie czego umyślnie zawiezie do szpitala, żeby używać. No tak jesteśmy gotowi. Niemniej, proszę Państwa, krój tej karty jest fajny, nawet firma tutaj zgłosiła do naszego producenta roszczenie prawne, bo oni robią podobne, no ale firma powiedziała, że my od 12 lat mamy to w rozporządzeniu, no i się jakby rozmyło. Proszę Państwa, tutaj jest
no dla medyków taki algorytm decyzji, czy wieść, czy nie wieść. Natomiast, proszę Państwa, dwa zdania trzeba by powiedzieć przed przerwą o tak zwanej koordynacji. Słowo magiczne i zobaczcie. Ustawa o PRM kreuje kierującego akcją prowadzenia medycznej części ratunkowych, czyli KAPMCR, bardzo fajny skrót, ale on, proszę Państwa, koordynuje medyczne czynności ratunkowe, czyli to, co robią załogi zespołu ratownictwa medycznego, karetek, śmigłowców i motorówek ratowniczych. My mamy w rozporządzeniu koordynatora medycznych działań ratowniczych, a medyczne działania ratownicze to jest zarówno KPP, jak i MCR, medyczne części ratunkowe. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z przepisem macie katastrofę kolejową, jest 5 karetek i 80 strażaków i 120 poszkodowanych. Większość z tych poszkodowanych, a właściwie wszyscy z grupy żółtej, mogą być zaopatrzeni przez strażaków. Ale no, ktoś musi to koordynować. Dlatego, proszę Państwa, mamy w dokumencie napisane koordynacja medycznych działań ratowniczych i rozsądny strażak jak najszybciej przekazuje odpowiedzialność koordynatorów medycznych działań ratowniczych. Niestety wiedzą, że część z tych koordynatorów nawet nie wie, że są koordynatorami, bo pogotowie nie zna tego przepisu. Ale to nie nasza broszka. Ważne, że o 16:10 on się pojawił i koordynował. I on jest od tego, żeby pilnować nie tylko co wyrabiają medycy wyższej miary, ale również na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. No teraz w nowej ustawie ma to być zamienione na kierującego akcją medyczną. Bardzo dobra nazwa i wszystko pokrywa. Na razie był taki łamaniec językowy i ponieważ ustawa Państwowa Zespół Medycznym sobie wymyśliła tylko kierującego wyższą medycyną, to my musieliśmy w rozporządzeniu, znaczy nasze rozmowy były wcześniejsze, oddać odpowiedzialność medykowi za to, co wyrabiają nasi strażacy na poziomie KPP, bo my nie jesteśmy od tego. Pamiętajcie, że KPP to nie jest wiedza specjalistyczna, tylko powszechna. I generał, straży komendant i kader i dowódca zmiany, oni mają wszyscy tę samą kompetencję, wobec czego im wcześniej przekażą odpowiedzialność medykom, tym lepiej i warto pilnować tego wpisu, bo jeżeli coś się zdarzyło po 16:10, kiedy przyjechał medyk i dotyczyło spraw medycznych, to również jego poproszę na przesłuchanie, a nie tylko kadera, który będzie coś tam kombinował. Więc proszę Państwa, jest jeszcze lekarz koordynator ratownictwa medycznego. To jest taki ktoś, kto siedzi w urzędzie wojewódzkim, tam przypisani są różnie i ma, jak nazwa wskazuje, koordynować ratownictwo medyczne. No to jest Meksyk kompletny, dlatego że na przykład jemu nie podlegają organizacyjnie ani oddziały chirurgiczne, ani ginekologiczne, ani intensywne terapie. I kiedyś ja byłem koordynatorem i doktor zadzwonił, że przynajmniej mam miejsce na chirurgii. No ale proszę pana, jakieś tam parawany, coś w męskim jest. Nie, proszę pana, tu nie ma możliwości. Aha, a stół operacyjny jest, no sala operacyjna jest, proszę pana. No to system was widzi, jak ktoś będzie miał wbity nóż w brzuch, to, wie, to co, to po operacji ma do rana leżeć na stole operacyjnym, nie ma gdzie leżeć, to jest na stole operacyjnym. No może w szafie leżeć u koordynatora na kozetce. A ja właśnie nie muszę z panem rozmawiać, bo nie jestem jednostką ratownictwa medycznego. No nie, ale jak pan zadzwonił, to sobie gadamy o pierwszej w nocy. Tak to mniej więcej, proszę państwa, w przepisach wygląda, no kompletnie Meksyk. Dlatego jak słyszycie, że lekarz koordynator walczył o miejsce intensywnej terapii, to nie mu się należy order, bo to wykracza poza jego obowiązki. On powinien kierować na SOR i niech się SOR martwi, a na SOR-ze nie ma jak palca wcisnąć, bo przyszło 100 osób i wszystkie się domagają. Niestety to są nieprecyzyjne przepisy, które w tym polskim improwizowaniu jakoś tam dają się skonsumować, dopóki się nie wyleje zupa i to jest kompletne nieszczęście. Oczywiście prokuratorzy i tak dalej, a najbardziej cierpi poszkodowany. Także tak to mniej więcej wygląda z koordynacją. Proszę Państwa, zadania KDR-a w aspekcie ratownictwa medycznego. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wyznaczenie strefy zagrożenia, miejsca zgrupowania chodzących, przez niektórych nazwanych zielonych. A w gruncie rzeczy powinno być zielonych prawdziwych, czy to są przeważnie ci, co chodzą i nic im nie jest. To jest ważne, żeby tych ludzi skierować w wyznaczone miejsce. Oni tam mają usiąść, jak nie ma brezentu, to przynajmniej na folii NRC, żeby nie przeziębili się od trawy. I mają tak siedzieć, żeby ten, co ich nadzoruje, patrzył. Bo bardzo często, jak się pogarsza stan poszkodowego, to widać po twarzy. Albo mam mdłości, albo blednie, albo sinieje, albo coś się dzieje. Było pisane w Anglii, pisał przypadek, że pan sobie siedział jako zielony, tak oparty na kolanach. I wszystkie złamane nogi zawiesił w szpitalu, jego potrącił się, przewrócił, bo po cichutku wziął i umarł. Nienadzorowany. Wobec czego tych chodzących zielonych należy zgrupować i ich obserwować. Czy my jako Straż Pożarna możemy ich zmusić? Pamiętajcie. No nie możemy, bo wolni ludzie mają prawo się przemieszczać na pokładzie Unii Europejskiej całej z dowodem osobistym, póki tego Schengen nie zlikwidują, jest fajnie. I był taki przypadek, że proszę Państwa,
w Kowiesach, w Englobu, a taki karambol był. I tam podchodzą do pana w Mercedesie, mówią, pana, panu coś jest nic. No pan jako zielony, to ma iść tam, gdzie znaczy miejsce dla zielonych, tam się pan jest wariował. Pan, ja sobie siedzę w Mercedesie, pomarańczowe oświetlenie, muzyczka się sączy, mam zdjęcie teściowe, mi jest dobrze, nigdzie nie pójdę. Ale oni muszą zaznaczyć, że on odmówił wykonania tego polecenia, znaczy odmówił, no nie wykonał, bo nie musiał. Czasami ma to walor poważniejszy. Przewróciła się taka więziarka, samą służby więziennej, wracali strażnicy ze strzelania, czyli mieli tych rewolwerów, kałachów, broni, masę, to się przewróciło. Tam niestety dysponent zginął, go nie reanimowali. I w meldunku strażak napisał tak. Z powodu niskiego stopnia subordynacji poszkodowanych nie udało ich się zgromadzić w wyznaczonym miejscu. Mówi, panowie, idźcie tam, usiądźcie, żeśmy rozłożyli folię tam za przystankiem, nie? Mówi, panie, my tu rewolwerów szukamy, liczymy te naboje niszcze, no bo z bronią ostrą jechali. No co on może, że on nie będzie z nimi walczył, ale przynajmniej w dokumentacji musi być pokazane, że zaproponowaliście osobę, żeby się zgromadziła w miejscu, gdzie usiądzie i będzie pod nadzorem. I tutaj będzie, proszę Państwa, fajne takie zdjęcie, jak autentyczne zdarzenie. Jechał gimbus i się zdarzył z wozem asylizacyjnym i to są dzieci, które sobie siedzą i widzicie pod nadzorem straży pożarnej, nic się nie stało. Czyli jak widać, można nawet z dzieciakami tam z gimnazjum, które są rozbisumanione. Wyznaczenie, proszę Państwa, miejsca lub punktu obszaru pomocy medycznej. Bardzo ważny problem. W praktyce jest to albo nasz namiot, tych namiotów mamy z 200, więc one dosyć szybko przyjeżdżają i niektóre komendy mają takie procedury, że jak jest zimno, jak jest ciemno, jak jest deszcz, jak jest kilku poszukiwanych, od razu wysyłają namiot. Najwyżej go się nie sprawi. Co to jest za miejsce? To nie jest szpital polowy. To jest poważny problem, bo my mamy ćwiczenia. Tutaj były piękne ćwiczenia przed Stadionem Narodowym. No włos dęba stałe, bo publiczność ratownicza, jak tylko się pojawił namiot, uważają, że jest to szpital polowy, cudowne miejsce i ciągną za nogę tych poszukiwań, żeby ich tam wrócić. Wobec czego na tych ćwiczeniach ten, co obsługuje namiot, wychodzi tylnym wyjściem się napić wody, bo już nie dało się z tym rady. Proszę Państwa, to jest miejsce, upraszczając, gdzie żółci oczekują na transport definitywny. No jak się przewrócił autobus pod naszym mazowieckim, litewski, to ostatniego poszukiwanego 4,5 godziny trwało, zanim ostatniego rozwieźli, 50 osób rozwieźć, nie jest tak prosto, zgadza się? Dlaczego? Po to jest ten namiot, może to być budka zawiadowcy, może to być przejęty w czasowe użytkowanie na podstawie przepisów uprawnienia kierującego działania ratowniczymi, autobus rejsowy klimatyzowany, gdzie zatrzymujecie autobus i każecie przyjąć pod dach człowieka, który jest we wstrząsie, deszcz pada z minus 8 stopni, na przykład, albo odwrotnie, zgadza się? To bardzo rzadko wykorzystywane jest to uprawnienie, ale ono istnieje, jest taka możliwość. Innymi słowy, to jest punkt, obszar pomocy medycznej, ale pomocy udzielamy natychmiast, jak dotrzemy do poszkodowanego. No nie może być tak, że człowiek z kwotokiem czy z zamaniem jest ciągnięty, żeby w magicznym namiocie to załatwić. Niestety, pojawienie się tego namiotu na ochotnikach, którzy no rzadko ćwiczą, wywiera takie wrażenie, że nareszcie jest cudowne miejsce ratowania i wloką tych wszystkich poszkodowanych jak najszybciej, żeby ich wrzucić do namiotu. Jak już nie dałoby, że deszcz pada, to tym bardziej. To nie jest to, wobec czego trzeba pilnować, żeby tam był porządek, żeby to, ten zasób wykorzystać. Proszę Państwa, tutaj taki w katastrofie w Babach obszar pomocy medycznej. Tutaj właśnie byli żółci zgromadzeni, bo ten namiot jeszcze nie dojechał. I tam dalej, widzicie, chodzą zieloni. No jest to dosyć poważny problem, dlatego że, proszę Państwa, tak sobie rozmawiamy w gronie ludzi, którzy się tym zajmują, dochodzimy do wniosku, że również zielonych trzeba by ogrodzić i zgromadzić. Dlatego że no z dwóch przyczyn. Jeden to jest medialno-polityczny, bo jak przyjeżdżają media, to nie podejdą do dowódcy, który ma trzy radio telefony, kurczę, lunetę i topór, kurczę, albo tego, co tnie blachę, tylko albo to, co obsługuje drabinę, tylko pójdą do tej pani, co mówi, no proszę pani, ja sobie, co pani, bo pani jechałam, to jest na chora, tu z torby miałem tutaj miód, ale zostawiłam, kurczę, to nie wiem, co będzie, miała ręka. Czy uważa pani, że aktualny reżim jest kompletnie niezrozumiały? No panie, jeden bałaga. No i takie gadają głupoty, że my się musimy tłumaczyć. Ale coś jeszcze damy z tym radę. Natomiast, proszę Państwa, w dobie zagrożenia terrorystycznego, jak zobaczycie kogoś, który chodzi w turbanie i ma 82 tętna i do
dookoła pas Szachida, to nie lekceważcie tego zjawiska, bo najbardziej niebezpiecznym momentem jest chwila, kiedy przyjeżdżają media. Bo oni robią jeden wybuch na wabla, czekają się, wszyscy zjadą i dopiero jak już CNN i wszyscy pokazują, dopiero się dzieje, uzyskują swój cel polityczny. I Anglicy ćwiczą taki oto scenariusz. My też na szczęście, tylko że to nie jest powszechnie wiadome. Otóż gdzieś jest wybuch pod bankiem, bo pan zobaczył, że rata kredytu wzrosła, dwie osoby zginęły, 16 rannych, przyjechał Lord Mayor, wszystkie cztery karetki, 5 wozów strażackich, no i tam są właśnie media i mówią, że, proszę Państwa, no trudno mieć pretensje do wodzów, bo przecież jak były te wybuchy w Londynie, to premier mówi, nie damy złamać dumnego ducha lwa brytyjskiego. Wy terroryści nie osiągniecie żadnych sukcesów politycznych, bo nasze służby działają perfekcyjnie i na pewno wam się nie uda złamać naszego morale. Oczywiście, że on uprawiał propagandę, bo tam było tak jak zwykle z masą błędów, ale to jest rozgrywka polityczna. No i oni tutaj przyjeżdżają i nagle jedzie karetka na syrenie, to wszyscy mówią tutaj, nie? No bo tutaj. A to karetka z sąsiedniego hrabstwa. Terroryści zastrzeli kierowcę, założyli jego kurteczkę, wsadzili 1,5 tony Semtexu i jadą w samo miejsce. Proszę Państwa, zobaczcie, my mamy bardzo słaby system kontroli dostępu na miejscu zdarzenia. Pamiętajcie, że Indire Gandhi zastrzeli ochroniarze. I jak byliśmy w katastrofie w Bawach i pan sam premier Tusk i było 2 wiceministrów i 3 generałów, to każdy mógł wejść ubrany w mundur ochotniczej straży pożarnej, położyć torbę z cukrem, 5 granatów i wyjść i patrzcie, co się będzie działo. No kompletna zgroza. Pamiętajcie, to nie są, i to są waracie, to nie są idioci. Wobec czego to jest dosyć poważny problem, żeby również pilnować tych zielonych, mieć oczy dookoła głowy. Tutaj jeszcze jest takie zdjęcie, żeśmy troszeczkę weszli w spór z policją, bo bardzo fajnie strażacy zrobili z drabin taką zagródkę i tam zanosili wszystkie torby. No, dobytek tych ludzi z wagonu. No bardzo dobrze. Ale jest zdjęcie, że nikt tego nie pilnuje. No to po co to gromadzi, jak nikogo nie pilnuje? No w każdym razie, proszę Państwa, później się okaże, że jak wszyscy wyzdrowieli i już jest dobrze, to zaczynają się pretensje, jakby to mówimy czasami o sztuczną szczękę po reanimacji, albo że ktoś tam ma jakieś pieniądze, które mu zginęły, wobec czego warto pokazać, żeby o wszystkim pomyśleli. To jest, proszę Państwa, obszar pomocy medycznej. Z góry widać, to jest pożar w OSP w Henryszewie. Strażacy już 2 namioty są sprawione, za chwilę będą 3. Tam było 56 poszkodowanych, którzy byli ewakuowani z tego płonącego, tam się niedużo paliło, ale byli ewakuowani z tego domu pomocy społecznej, wobec czego jeden namiot nie wystarcza. Jeden namiot w zasadzie wystarcza na 10 osób, może 12. I strażacy sprawiali. Tam żeśmy przeprowadzili segregację pierwotną. Pensjonariusze domu pomocy społecznej mieli wszyscy utrudniony kontakt. A ponieważ było ryzyko, że byli eksponowani na gazy pożarowe, to dostali kolor żółty. Dopiero później, jak się okazało po pierwsze, że pielęgniarki przy każdym będzie tak, ten tam tak ma, z tą panią też się nie można gować, o, ta pani leży trzatem, bo są pensje DPS-u. I jeszcze się okazało na badaniu, że nikt z nich nie ma karboksyhemoglobiny w stężeniu jakimkolwiek niebezpiecznym, to oni zostali przekwalifikowani z grupy żółtej do grupy zielonej i wrócili sobie do tego DPS-u, gdzie dowódca straży zameldował o 11:15, że nie ma zagrożenia związanego z emisją gazów pożarowych, w szczególności tlenku węgla i cyjanowodoru. No to my spokojnie ich odprawili jako zielonych. Czyli oni w pierwotnej segregacji wszyscy byli żółci, a po segregacji wtórnej wszyscy byli zieloni, nigdy był chodzący. Albo jechali na wózkach, albo na łóżkach. Zgadza się, czyli to jest kolejny dowód, że chodzący zielony jest to zbyt drastyczne uproszczenie. No i proszę Państwa, miejsce składowania zwłok. Bardzo jest to poważny problem. To jest zdjęcie ze Szczekocin. Na środku ustawiono namiot. No to KDR powinien wyznaczyć, no bo ono z mocy prawa odpowiada za organizację działań. W naszej kulturze to zazwyczaj jest w miejscu ustronnym. To Hindusi palą celebrują na brzegu Gangesu, my robimy inaczej. W miejscu ustronnym musi być dobrze wybrane miejsce. I proszę Państwa, no nie tylko przykra sytuacja, ale z tym się również musimy borykać i to jest z obserwacji wynika dosyć poważny stresor tak zwany. Ludzie to dosyć ciężko przeżywają. I proszę Państwa, w miejscu składowania zwłok oczywiście powinno być nadzorowane, żeby okoliczne dzikie zwierzęta, czy nie mieć dzicy mieszkańcy tam nie grabili tych zwłok. Ci, co analizują, proszę Państwa, katastrofy lotnicze, no to z przerażeniem czytają relacje, bo tam dochodzi do bardzo poważnych uszkodzeń struktury
ciał poszkodowanych, rozkawałkowania zwłok, że wisi ręka na drzewie z pierścionkiem, to się podsadzali, prawda, żeby później mówili, że chcieli zabrać, żeby zanieść na komisariat potem. No fatalne są sytuacje, natomiast proszę Państwa, tu w Szczekocinach tych nieżywych układano na łóżkach, taki był namiot, który był socjalny. Praktyczna refleksja, zmarli powinni leżeć na płaskim, bo później w jakimś czasie występuje stężenie po śmierci, to osoba jest zgięta. Oczywiście fachowcy to oni przezwyciężą każde stężenie pośmiertne, se dadzą radę, ale pamiętajmy o tym, że nas obowiązuje szacunek wobec majestatu śmierci tych ludzi, którzy przed chwilą byli między nami, a już tych, którzy czasami z nami rozmawiają, a później umierają, bo odnieśli obrażenia śmiertelne. I proszę Państwa, jest to pewien problem, dlatego że no czasami nie da się inaczej, ale jeżeli tylko można umarłego nieść na noszach, to go nieście. Nie nieście go za ręce, nogi, żeby wisiał, bo to fatalnie wpływa na nasze poczucie godności i szacunku dla bliźniego i niech on sobie tam leży. A propos noszy. Nie ma takiej sytuacji, że nie ma noszy. Na wielu ćwiczeniach się okazało, że 7 poszkodowanego nieśli zgiętego w pół jak paragraf. A wy dlaczego? Noszy nie ma, jak nie ma? No bo mieliśmy 8 i one wszystkie są w tym namiocie i na nich leżą poszkodowani. No to że leżą poszkodowani nosze? Nosza nazwa wskazuje, służą do noszenia, a nie do leżenia. Wobec czego, jeżeli one są potrzebne do przemieszczania poszkodowanego, żeby zmniejszyć ryzyko urazów wtórnych, czy leżeć na desce, to zabieracie człowiekowi, który leży, on niestety będzie leżał na podłodze albo na folii, a nie na noszach, ale nie zajmował noszy, które są do noszenia. Ale zobaczcie sobie na ćwiczeniach, jak często są kłopoty, nagle brakuje, że nie ma. Jak są chodzienne nosze, to znaczy nie brakuje noszy, bo poszkodowanego trzeba przemieszczać na noszach, bo przyjmuje się, że przemieszczanie na noszach typu deska, czy jakichkolwiek innych, jest metodą minimalizacji ryzyka urazów wtórnych, a przy każdym przemieszczaniu ryzyko urazów wtórnych występuje. No proszę Państwa, punkt przyjęcia sił środków. Tu muszę powiedzieć, że ze znanych mi sytuacji, doświadczeń, to zawsze funkcjonuje doskonale, bo tam przyjeżdża ktoś o temperamencie kwatermistrzowskim, jest porządeczek jak trzeba, natomiast czasami medycy się wyłamują. Się mówi medykom, stawajcie tu, a one nie. Za wszelką cenę jak najbliżej do poszkodowanego, bo im się nie chce nosić tego sprzętu z karetki. A to wszystko da się wynieść. I to, proszę Państwa, w drodze wspólnych ćwiczeń trzeba ustalić. No niestety medycy nie robią ćwiczeń, bo nie ma pieniędzy. Czasami są niesnaski, ale nie możecie tolerować samowoli. I po to jest policja na miejscu zdarzenia, żeby pana kierowcę złapać za nos i go zaprowadzić tam, gdzie mu każe KDR. Bo się zdarzało, że oni stawali w miejscu, gdzie musiała stać drabina na przykład. No, drabina nie może stać gdziekolwiek, ani monitor z pianą, prawda? Więc to jest problem, jak im by ktoś powiedział w ramach ćwiczeń, że macie się pilnować, a strażacy wam pomogą zanieść i przynieść, nie ma żadnego problemu. Aby mieliśmy ćwiczenia, że wjeżdżali w strefę zagrożenia jakimś kwasem fluorowodorowym i w ciągu 3 minut 4 zalikarki były nieżywe. Trzeba było w zasadzie powinno się te ćwiczenia przerwać, nie? Normalnie, że obserwował przewodniczący Rady Narodowej, to już machnęliśmy. Później sobie powiedzieliśmy kilka ciepłych słów. No w każdym razie, proszę Państwa, ten punkt przyjęcia sił i środków dosyć dobrze działa. Płynny ruch ambulansów. Tu widzicie zdjęcie ze Szczekocin, które nie jest powszechnie dostępne, a teraz już jest. Jak powiedziałem, o analizie dostępu do działań na miejscu, na liniach kolejowych, to było tak. Był wiadukt i tam widać było masę mrugających światełek, że katastrofa. Jechała karetka i była dróżka. Ta dróżka była dawną drogą przez przejazd kolejowy, który został zlikwidowany, bo wybudowano wiadukt i droga się kończyła szlabanem poprzecznym, bo była nieważna. To oni postanowili zawrócić, ale spadli z drogi na miękkie. I widzicie, to jest karetka Renault, która ma napęd jednokołowy, bez mechanizm różnicowy. I publiczność ją pcha raz, prawo, że nie dało rady. I dwie karetki od początku do końca akcji były wyłączone z akcji. Gdzie 16 osób zginęło, 56 było rannych itd., itd. Tylko dlatego, że nie znali miejsca dojazdu, wyjazdu i nie zgłosili się od punktu przyjęcia sił i środków, bo strażak, który pierwszy jechał temu od punktu przyjęcia sił i środków, powiedział, tą drogą pojadą tylko ciężkie wozy, a jak chcecie wysłać karetkę, to tą, bo jest bardziej utwardzona, a tam przez pole przejdzie, bo ma wielkie koła. No strażacy dają sobie radę, bo robią to na co dzień. I dlatego kto tam się zgłosił, to się dowiedział od pana dowódcy punktu przyjęcia sił i środków, jakie są warunki. A ci kurcze pojechali po swojemu i się zakopali, jak widzicie państwo, do białego rana dwie karetki zostały wyłączone z akcji. Lądowisko dla śmigłowca, sprawa trywialna, apel taki, proszę państwa, pilot widzi lepiej. I nie obrażajcie się, jak wy wyznaczycie piękne miejsce, a on wyląduje po drugiej stronie, bo gdzieś obok. Bo sam mówi, no jak, my byśmy szkoleni, wyznaczyli
naszymi zgodnie ze sztuką, a wy gdzieś tam. No się tłumaczy, pan, on widzi lepiej i on wie lepiej, nie obrażajcie się. A czasami jest tak, że rzeczywiście Selassie bardzo dobrze wyznacza, a przynajmniej dobrze zabezpieczają. Pamiętajcie państwo, że nie każde zdarzenie masowe to kryzys albo katastrofa, wbrew temu, co mówią media. No, żeby dobrze działać, jak państwo widzicie, to trzeba to przemyśleć. No i przede wszystkim trzeba mieć właściwe techniki ratownicze i taktykę w małym palcu. O, widzicie o technikach tutaj. To się nazywa unieruchomienie podejrzenia złamania kończyny dolnej, lewej, tylnej, szczerze powiedziawszy. I proszę państwa, to jest real, natomiast żeby dojść do perfekcji, trzeba realizować ćwiczenia na poziomie profesjonalnym. To jest ewakuacja pana strefa zachorzenia w aparatach oddechowych. No tak to niestety, proszę państwa, wygląda. Dziękuję bardzo. Jak są jakieś pytania, to bardzo proszę. Później proponuję zrobić chwilę przerwy, a później zrobimy takie krótkie ćwiczenie, gdzie wejdziecie w rolę strażaka, który prowadzi sygnalizację pierwotną i ja myślę, że wtedy się wszystko wyjaśni i proszę państwa, tego szkolenia z mojego doświadczenia od lat już tam 10 nie trzeba powtarzać.